naprawdę nie kontrolowałam biegu. Dzisiaj starałam się wykorzystać dobre warunki, które były. Poszłam mocno od samego początku. Starałam się walczyć jeszcze do samego końca, ale już troszeczkę zabrakło mi sił na końcówce i tylko biegłam z nadzieją, pojedźcie, żeby ktoś tym razem nie odebrał mi tego tytułu. Cieszy mnie fakt, że udało się zwyciężyć, zdobyć tytuł Mistrzyni Polski w tym dziwnym sezonie. Cieszę się, że po paru latach ten tytuł wraca do mnie i myślę, że byłam przygotowana na tą imprezę. Zobaczymy, czy jeszcze uda się coś poprawić. Zawsze jest tylko rotacja na podium, ale myślę, że jest to fajne, że nie ma jednej faworytki, tylko jesteśmy na równi i myślę, że dajemy też kibicom takie fajne show na bieżni, bo walka jest do ostatnich centymetrów. Gdyby nie było całej tej pandemii, byłybyśmy też w lepszych dyspozycjach zdrowotnych, bo tak naprawdę przez 3 miesiące nie byłyśmy pod opieką fizjoterapeuty i tak dalej. Każda była zdana na siebie, więc myślę, że te kontuzje też się stąd wzięły, a my byłyśmy zmobilizowane, byłyśmy ciągle w treningu, więc no szkoda mimo wszystko, ale wierzę w to, że w przyszłym roku uda nam się powalczyć. No myślę, że też mam końskie zdrowie tak naprawdę, bo te kontuzje mnie omijają szerokim łukiem. Oczywiście zdarzają się jakieś drobne dolegliwości, ale myślę, no, że to po prostu musi być przy sporcie wyczynowym. Cieszę się, że mam też takie zdrowie, a nie inne. I no, myślę, że przez to też mam charakter właśnie do ciężkiego treningu i mam taką wolę walki i myślę, że jeszcze niejednokrotnie to pokażę na bieżni.